Radio Głos. Uskrzydla duszę. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy z Radiem Głos w Arboretum Wirtach. Jest wiosna i to doskonała okazja, aby powiedzieć też naszym nie tylko radiosłuchaczom, ale także internautom o bardzo ważnych także wiosennych porządkach i także przycinaniu krzewów. A jest z nami dzisiaj leśniczy Jakub Piechowiak. Jakub Piechowiak, który zarządza tym całym arboretum, a przypomnę, że jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Kaliska. Witam bardzo serdecznie. Wiosna to taki bardzo pracowity czas dla właścicieli ogródków, czy mniejszych, czy większych, bo pracy w tym czasie jest bardzo dużo. Jedną z prac, którą trzeba bezwzględnie na wiosnę wykonać, trzeba ocenić stan zdrowotny naszych roślin. Zima była bardzo mroźna, bardzo śnieżna, dlatego część roślin ucierpiała. Trzeba pamiętać, żeby z wszystkich roślin wyciąć, pousuwać to, co jest nieżywe, co jest nam zbędne. Wykonując tą czynność, trzeba najpierw ocenić, które z gałęzi, które z części roślin są nieżywe. Najłatwiej to zrobić w ten sposób, że oceniamy, które mają pąki, z których później będą liście. Jeżeli takie pąki są, jeżeli widzimy, że na pewnych gałązkach są takie początki, to te gałązki zostawiamy. Usuwamy tylko i wyłącznie te gałązki, które są suche. Najlepiej użyć do tego sekatora. Sekator musi być ostry, tak, żeby jednym cięciem usunąć taką gałązkę. Bo to bardzo ważne, żeby tej rośliny nie pokaleczyć, nie poniczyć. Czyli podchodzimy i wycinamy wszystkie zbędne, suche gałązki. Najlepiej jest przy tym się nie śpieszyć, żeby nie popełnić błędu i nie usunąć zdrowej gałązki. Będą rośliny, które będą miały tych suchych gałęzi więcej. Będą też takie, które takiego zabiegu nie będą potrzebowały. Trzeba też pamiętać, że trzeba usunąć wszystkie nadłamane przez śnieg części. Także w ten sposób to musimy wykonać. Przy tym egzemplarzu pracy będzie troszeczkę więcej, bo ta roślinka troszkę więcej ucierpiała. Więcej jest tych części suchych. Na pewno bardzo ważną czynnością o tej porze roku jest zasilenie roślin nawozami. Jeżeli mamy rośliny mniejsze, które chcemy, żeby szybciej nam rosły, żeby były bardziej okazałe, ale też bardziej zielone, nie liście później nie żółkły, też trzeba zasilić je odpowiednimi nawozami. Możemy to robić przez wiosnę, lato, ale pamiętajmy, żeby nie robić tego w późniejszym okresie, tak, żeby tej rośliny nie pobudzać do życia, żeby ta roślina w odpowiednim momencie, czyli jesienią, przygotowywała się do zimy. To bardzo ważne, żeby z tymi nawozami też nie odpowiednim czasie je nawozić, żeby tam powiedzmy do połowy lipca, nie później. A kiedy już oczyścimy i przygotujemy dobrze taki krzew, czy potem jeszcze w ciągu roku można takie krzewy także formować i docinać? Jak to wygląda? To wszystko zależy od gatunku, od wymagań danej rośliny. Do tego trzeba podejść bardzo indywidualnie. Są rośliny, które najlepiej o tej porze formować. Są rośliny, które formujemy jesienią. Także to wszystko zależy od gatunku, od wymagań danej już rośliny. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne odcinki. Dopiero wiosna przed nami i mam nadzieję, że właśnie stąd z Arboretum w Wirtach będziemy mogli dla Państwa pokazywać wiele pięknych rzeczy i też wskazówek, jak też pięknie pielęgnować nasze otoczenie, które jest także wokół naszych domów. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Radio Głos. Uskrzydla duszę.